Czy powiedziałem ostatnio 12 walki? Nie, to jest 11 walka. Witajcie ludzie przy kolejnej 11 walce pierwszej rundy. Dzisiaj zmierzą się Tenten przeciwko Painowi. Jako Tenten, albo raczej Tenten reprezentuje poziomeczkę TV, a Pain reprezentuje Wilk Lisa. To jest ciekawy pojedynek, który normalnie nigdy nie miałby takiej możliwości istnienia. Ale zobaczymy, jak wyjdzie. Jestem tutaj ciekaw, kto wygra. Tenten jest dość dystansowa, Pain jest taki bardziej bliski. Zobaczymy. Ten atak jest dość słaby, rzucenie bombami, ale kiedy wybuchną, to zadają już jakieś obrażenia. A Pain ma oczywiście swoje kombosy ze swoimi innymi Painami. Więc może być ogólnie ciekawie, jak na razie to Pain najwięcej sobie tutaj rozwalił. A ten tutaj cały czas swoimi tylko broniami może spamować, ale jednak odebrała mu trochę życia. Jeżeli będzie tak dalej robiła, to Pain może nawet przegrać. Jak już mówiłem, ten idzie na odległość, a Pain jest takim bliskim wojownikiem. Walczy na bliskość, walczy na blisko, a nie na dystans. A jak ten zawsze będzie teraz spamowała swoim tutaj swoim kombosem, to będzie nieźle nawet. Ale mogłaby też użyć swojego specjalnego ataku. Ile życia mu już odebrała ten oczywiście jak zwykle na odległość. Nie za bardzo lubię ten jeżeli chodzi o postać, ale tutaj w grach Ultimate Ninja ona zawsze była takim spamerem. Gorszym nawet od Deidary, kiedy tam rzucała swoimi wszystkimi broniami. Bo wszystkie ataki są na odległość. Nie ma ani jednego ataku, który jest blisko, oprócz tego zwykłego ataku, jak podbiegnie, będzie nawalała kunajem, ale tak to wszystko na odległość. Jest ona ninja, która nie posiada żadnych normalnych jutsu, tylko posiada te swoje bronie. Ale Pain zaczął się mścić i odebrał jej już znaczną ilość życia, czyli jak raz ją Pain dorwie, jak Pain kogoś raz dorwie na blisko, to już jest po tym kimś. Przynajmniej na ten początek, chociaż ten znowu teraz wyrównała, zniszczyła teraz ubranie jemu. A czy on jej zniszczył ubranie? Tak, ten też ma już zniszczone ubranie. To jest znak, że walka jest bardzo zaciekła, jeżeli obaj mają przecięte ubrania. Jak widać na życie naprawdę są cały czas blisko siebie, ale tak to cały czas tu wygląda. Jeżeli ktoś nie ma szczęścia, albo nie jest zbyt OP, napierdziela i spamuje, to zawsze wygląda walka tak, że mają podobne do siebie ilości życia. Raz temu zlatuje, raz temu zlatuje. I ten pokazuje znowu na co ją stać, tylko że nie wiem dlaczego podchodzi do bliska ataku. I komentarz trochę się zepsuł teraz. Ale no w każdym razie dziwię się, dlaczego ona podchodzi czasem do bliska, bo to jest nienormalne, ona tego nie powinna robić, ona cały czas powinna na odległość. To jest właśnie to, co ta postać ma w sobie, że ma ataki na odległość głównie. Mogłaby też użyć swojego specjalnego ataku. Będę się śmiał, jeżeli Pain przegra, szczerze. Bo Tenten i Pain to taka walka, która normalnie nie ma... która nie ma prawa bytu. Ale no cóż, to jest właśnie ten taki turniej, przy którym wszystko jest możliwe. A? Może teraz Tenten mogłaby naładować sobie swój specjalny atak. A Pain mógłby już... O, no i pierwsza runda dla Tenten. A Pain gdyby naładował teraz swój specjalny tryb przebudzenia, to by załatwił Tenten. Ale jakoś nie widzi mi się, żeby jaka którakolwiek postać tutaj użyła w stylu przebudzenia. No Pain to zaraz wybuchnie, wiesz? No, prawie użył swojego ultimate'a, ale ten jednak unika. No to nieźle. Jest naprawdę ciekaw, kto tutaj wygra. Pain teraz też idzie na odległość, nie wiem dlaczego. Teraz nic mu to nie daje, powinien atakować, ma dużo życia jeszcze, powinien ją załatwić jak najszybciej, ale nie, Pain, no zaczyna w końcu iść na... no, próbuje swoje kombosy i swoje ataki. Ale ten nadal ma dużo... Dobra, już nie ma dużo uników, ale on ma dużo uników, więc... No, ten chyba coś teraz przegra, przynajmniej tą rundę. Bo nie ma już żadnych pasków podmiany, a Pain ma jeszcze wszystkie, więc... To jest teraz jeszcze bardzo ciekawe. Jakby zaatakowała Paina, to mógłby teraz cały czas unikać jej ataków. Ale tego nie robi, bardzo dziwne. Dlaczego Pain nie używa swoich pasków znikania? Te postacie, czasem nie rozumiem tutaj postaci, które tutaj grają. NPC-tów czasem naprawdę nie rozumiem. Ło, to wyglądało dobre, to wyglądało dobrze, to było fajne. Pain, ty wiesz, że ty zaraz przegrasz z Tenten. Nikt nie chce przegrać z Tenten, ale dobra. Wow! Pain zachowuje się, jakby był Penem. No dobra, wykończył ją po raz pierwszy, ale... Wszystko jeszcze jest możliwe, ale czy Pain teraz sobie jeszcze poradzi? Myślę, że powinien. Ale teraz się cały czas zachowuje, jakby był... No, 12-letnią dziewczyną. 12-letnią dziewczynką, jak to mówiła Triss. Ej! Nie! To jest takie niespodziewane, myślałem, że ten będzie zostanie zniszczona, a tutaj...
A tutaj Pain jest jak na razie niszczony. Z początku było tak, że byli równi sobie, a teraz to Pain, co prawda teraz zaczyna kontratakować, ale tak to Pain cały czas wygląda na to, że jest niszczony. Takie zabezpieczenia cały czas, on tu zaraz... No oczywiście, że musiał się walnąć, patrzcie. Jej, to jest... Bo raz mu się udało przynajmniej kombosa. Może teraz się Painowi uda, może Pain się zemści, bo teraz jakoś nie dostaje żadnych obrażeń. Chyba, że ten użyje swojego specjalnego ataku, ale nie ma teraz żadnej czakry, to trochę nie tak fajnie. Ale jednak spróbujmy, czy... Komu życzycie teraz wygrano? Ja nie wiem. Śmiesznie by było, gdyby ten wygrała, ale Pain jest tym silniejszym. Nawet Naruto miał problemy z Painem. Wyobraźcie sobie, że w anime ten załatwi Paina, kiedy nikt inny sobie z nim poradzić z nim nie mógł. Oj, mamo. To jest chyba jedna z najmocniejszych walk. To mówię przy co drugiej walce, ale taka... Jeszcze mocniejsze od tego, kiedy Jiraiya walczył z Kagurą, Kaguyą. Niesamowite. Jak długo to jeszcze trwa? Ja nie mogę. O, no i oczywiście... A ten zabiła Paina, ja nie mogę. Gratulacje poziomka. Popatrzcie, ile życia ten ma, ja nie mogę. To... Okej, okay, ja już... Myślałem, że Pain teraz pod koniec jeszcze ją załatwi, ale no dobra. Więc wybacz mi. Przykro mi, wilku. Pain przegrał. A do następnej rundy z Itachim 2 będzie grała ten, czyli poziomka przeciwko Andrzej Moc przy rundzie drugiej. Nie mogę się tego doczekać. Ten chyba będzie teraz moim faworytem, bo po tym, co tutaj widziałem, to było naprawdę genialny mecz. No dobrze, ludzie. Zapraszam do następnych filmów i na razie, do następnych rund. Następną rundę rozegrają sobie Azuma jako albo Daniel Kowalski jako Azuma i Maltyldokus jako Boruto. No to zapraszam.